Ponad 5 godzin trwała akcja gaszenia pożaru, jaki wybuchł w poniedziałkowe popołudnie przy ulicy Prusa w Malborku. Wiele osób podejrzewało, że pali się budynek, w którym znajduje się drukarnia. Jednak okazało się, że nic bardziej mylnego, bowiem paliło się zaplecze pizzerii znajdującej się przy tej ulicy. 4 osoby zdążyły opuścić budynek przed przybyciem strażaków. Nie było poszkodowanych osób. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydzieleniu kanałów łączności oraz podzieleniu miejsca pożaru na 2 odcinki bojowe. Ratownicy wprowadzili pierwszą rotę do pomieszczenia magazynu i podali w natarciu wewnętrznym jeden prąd wody na palący się strop. Po sprawieniu drabiny nasadkowej wprowadzili na sąsiadujący dach lokalu gastronomicznego kolejną rotę i podali prąd wody. Pożar ukryty w stropie i ścianach obejmował całą część stropodachu. Strażacy wycofali rotę z magazynu i kontynuowali natarcie na dach obiektu. Wprowadzili następną rotę na sąsiadujący dach i podali prąd wody. Pożar obejmował całą powierzchnię magazynu. Strażacy ze sztumu rozstawili podnośnik hydrauliczny i podali prąd wody ze stanowiska wyższego. W trakcie działań dach magazynu stracił swoją nośność i dach częściowo się załamał. Na miejsce zdarzenia zadysponowano pogotowie ratownictwa medycznego, ponieważ doszło do lekkiego wypadku ratownika. Ratownicy wdrożyli prace rozbiórkowe z jednoczesnym usuwaniem mniejszych ognisk pożaru. W działaniach, które trwały 5 godzin 26 minut, udział wzięło łącznie 43 ratowników, 6 zastępów JRG Malbork, zastęp JRG Sztum, zastęp Wojskowej Straży Pożarnej, 2 zastępy OSP Miłorac, 2 zastępy OSP Stogi, zastęp OSP Lichnowy, zastęp OSP Lasowice Wielkie oraz zastęp OSP Stare Pole. Jak informuje aspirant Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku, policjanci pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że do pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku pracy jednego z pracowników, zarządcy budynku, który używając palnika rozgrzewał zamarzniętą rurę i w ten sposób doszło do zaprószenia ognia. Będzie prowadzone postępowanie w kierunku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. Czyn ten podlega pod kodeks wykroczeń, powiedziała aspirant Sylwia Kowalewska.